Mit Rücksicht auf mitreisende Passagiere bitten wir Sie, auf das Rauchen von Zigarren und Pfeifen ganz zu verzichten. As a courtesy to your fellow passengers, we ask you to refrain from smoking cigars and pipes. Dobrze, pan już pojechał. Pojechał. Runway turn off outside. Taxi. Bitte stellen Sie jetzt die Rückenlehnen Ihrer Sitze senkrecht und klappen Sie die Tische hoch. I możemy rozpoczynać. Kołowanie. Teraz tak, autobreaki na max. Laps takeoff. Spoilers armed. Takeoff config test. Cabin checked. E seats for takeoff, please. Cabin crew seats for takeoff, please. Teraz tak, jedziemy tu. I w tym czasie zrobimy before takeoff checklist. I na before takeoff checklist mamy flight control checked, flight instruments checked, briefing confirm, flap setting 1 plus takeoff, takeoff data. I teraz tak, takeoff data, poczekajcie chwilę. Legs 6 for takeoff V1 150, V-rotate 151, V2 152. Takeoff data checked, transponder set, echo memo, takeoff no blue. Na razie na tym należy zakończyć. Kołujemy w takim wypadku dalej. No, mamy bardzo krótką drogę akurat do zakołowania, więc dużo to się nie wydarzy. APU dajemy sobie już na off. I teraz tak, dojeżdżamy sobie ładniutko do pasa. Paczki sobie już wyłączymy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej. I teraz tu w wypadku takim my się zatrzymamy. Tego nie potrzebujemy. I to sobie przełączamy na takeoff. I transponder dajemy na TAA. I teraz ten cabin secured. Engine mode selector normal. Because TARA. Parts off. Before takeoff checklist complete. To się normalnie wykonuje w ruchu, no ale no drugiego pilota mi tu brakuje, o tak powiem. Pierwszego oficera. Dobrze, puszczamy nasz hamulec. Dołączymy sobie jeszcze radar, bo już teraz przed wjazdem na pas taką czynność można wykonać. Dołączymy sobie terrain radar. I wjeżdżamy, wjeżdżamy pomalutku. Bez większego stresu. Praktycznie w ogóle bez niego, bo to nie ma czym się stresować w takich rzeczach. Jak to mówią, to tylko symulator. Dobra, na pas wjechaliśmy. Engine. Stabilize.
Man flex. Tut. Czy te niskie klatki na sekundę? Czemuż to? 100 checked. I one rotate. Positive climb. Gear up. Positive climb. Już teraz według tego wszystkiego, co się dzieje, już powinniśmy wykonywać manewr. Throttle climb, autopilot, one project. Saxon. Te światła możemy już wyłączyć. Teraz tak. Spoilers możemy dać na disarmed. No tak, te dwa to ponad 20 tych klatek czasami się nie da. Nie wiem czemu. Zobaczmy sobie z zewnątrz może jak to wygląda. Jak to wygląda z pozycji pasażera? W ogóle zapomniałem tego chrona załączyć zegarka, to się powinno robić tuż przed startem. Dobrze, możemy dać wyższą już wysokość znoszenia. Na planową 36 tysięcy stóp. Jak tam wygląda? Dobrze, sobie dajmy directa na Ospen. Jako iż nie ma kontroli. Sami sobie directa możemy dać. No i tak nie ma kontroli. No dlaczego nie ma kontroli? Bo nie latamy na wirtualnych liniach. Nie latamy na VATSIM-ach. Zresztą poniżej 20 klatek się nie da. Ja mam pewnie z 19. Teraz już zupełnie nie wiem. Fair enough. I landing lights off. Teraz tak, Bayrou, reference. Pending passing flight level. 104. After takeoff checklist, landing gear up. Labs rejected, marks on their reference standards set after takeoff checklist complete. No dobrze, i następne checklisty są dopiero na approach.
Więc no. Udało nam się wystartować, nie? I odpinamy bazę. No ale i czpyn jest ładny w miarę. Ładna grafika tylko no. Jak nie nagrywam, to mam te 40 FPS. Jak nagrywam, to te OBS-y i nie wiadomo co jeszcze bierze tyle tego wszystkiego. Masakra. Szczerze mówiąc, to nawet mi się menadżer za to nie chce uruchomić teraz. O, uruchamia się. O dziwo. Znaczy uruchamia się, okienko się pokazało, nie? Na razie tylko odpowiedź. Co tu się ciekawego dzieje? Użycie procesora graficznego ile? 50 tylko procent. Użycie zwykłego procesora jest na jak najwyższym poziomie. No cóż, uda mi się już bardziej zminimalizować zużycia. Mamy te tam 22 klocki na sekundę. Na tym musi już pozostać niestety. No cóż. Bo Vulkana mam tu załączone. I tak bym teraz już nie mógł tego zmienić. A ja. Otóż tyle, ile szło najbardziej zrobić, to zrobię. Jedzenia im zaserwujemy. Za 45 minut powinniśmy być na miejscu docelowym. I teraz tak, w Perfinit zrobimy sobie coś takiego jak wpisanie tu wartości 320 łamane na kropka 817 i przy wylocie kropka 80, a tam to co jest sobie może poznać. Dobrze, i tak to będzie wyglądać z punktu widzenia aktualnego. Dobrze, jeszcze za 100 mil morskich polecimy. A następnie... A następnie będziemy sobie wpisywać dane. Dane do lądowania. I
dopełnia ATIS będzie zupełnie inny niż to, co ma napisane w planie lotu. Obstawiam już z góry. I możemy tu wpisać już na ten monitory w sumie jeszcze. Na Milano. ATIS 120.020. Niech to już będzie. Mówiłem ci, nie lata na Watsimie, to takie rzeczy. Dobrze, tymczasowo może wam wyłączę kamerkę, bo już moja twarz to nie jest do niczego potrzebna. Może mniej procesora będzie jeść? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Czemu dziś w niej się ogląda? Mojej twarzy nie ma nic ciekawego nadzwyczaj. Żebym jeszcze miał, nie wiem, jakąś... Nie wiadomo jaką, ale... Nie będę nakazywał ludziom oglądania mojej twarzy, przecież. Pewnie przyszedł, napisał, że włączył kamerkę i teraz poszedł. A czemu mam wyłączyć z Twitcha? A co ci przeszkadza na Twitchu? Ja mogę mieć i tu live on, bo i tam live on, bo i mieć kamerkę włączoną. Nie, przecież była niedawno włączona. Właśnie co ją wyłączyłem? Minutę temu? Do dwóch. No dobrze, dobrze, dobrze. Niech ci będzie, aż. Dobra, proszę bardzo, jest i pan w kamerce. Przez ciebie ludzie będą musieli oglądać. Jakby ktoś nie chciał mnie oglądać, właśnie przez tego pana, co tu jest na czacie, musi wyglądać. Jak się leci? No jak się leci? No oprócz tego, że mamy o trochę wiatru w twarz, nie? Trochę pod bokiem. No trochę krzywo, ale lekki ten wiaterek, jest tylko 26 węgłów. Jako ogólnie, jako metra, lotnisko docelowe. Jest dobra pogoda. Nie wiem czemu. O, już się odświeżyłem. Wiatr zmienny, prędkość 2 węzły, temperatura 19 stopni, ciśnienie 1032 hektopaskale. Aktualnie na lotnisku docelowym. Witam prezes. Witam, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie pana moderatora. Lekkie turbulencje. Aż klatki muszą spadać. No, drodzy państwo, niedługo osiągniemy wysokość przelotową. I w sumie no długo na niej nie będziemy tak właściwie, bo tam jakieś może 20 minut, nie? 20 minut nie dłużej. Na pewno. To tam wreszcie się słychać, dawno cię na Discordzie nie widzę. Twoją drogą. No, dziękuję panie najwocie za zbanowanie wiadomości, tylko jeszcze bym chciał wiedzieć, co tam napisać. Muszę tobie dodać jakieś opóźnienie, tak? Ja również, prezesie. Nie możesz pisać kapslociem, tobie na izbę to się zrobi, bo jest tak ustawiony, że moderatorom nie robi. Bo jesteś jedynym moderatorem. Oprócz Nightbota, nie? Jeszcze jest Waldek, ale... Waldka to na tych streamach już nie było. Czas. Dobrze, docieramy na wysokość przelotową. Przełączymy sobie na większy zasięg. Pięknie. No jak czekasz, to może i się cieli i doczekasz. Jeszcze trochę, prezesie, na moją 18 trzeba czekać, nie? Dobrze, więc docieramy na wysokość przelotową. Schedule, but we'll do our best to catch up and see if we can get you to your destination time as planned.
As we come through midway around the aircraft, please make sure the aisles are clear of any items, and I invite you to please sit back, relax, and enjoy the flight. Thank you.